Dzień dobry! Dziś w menu Dorotki pokażę Wam, jak przygotować w domu pesto. Jest to bardzo łatwy sos, który możecie przygotować na podstawie składników, które znacie, które lubicie i dlatego warto jest je przygotowywać samodzielnie. Poza tym takie przygotowane bezpośrednio przez Was jest bardzo aromatyczne. A dlaczego warto takie pesto mieć zawsze w domu? Dlatego, że jest świetnym dodatkiem, na przykład jako dip do warzyw, może być również do smarowania chleba i tak po prostu do jedzenia go tylko z pesto. Może być świetnym dodatkiem do wędlin albo stanowić sos do makaronu. Nie będę Was już dłużej przekonywać, zobaczcie, co będzie potrzebne. Pesto, które dzisiaj przygotuję, to pesto verde, jak powiedzieliby Włosi, czyli po prostu zielone, bo głównym składnikiem będzie bazylia, a dokładnie te piękne, świeże liście. Co jeszcze będzie potrzebne? 50 g orzechów nerkowca, 50 g długo dojrzewającego, takiego ostrego w smaku sera twardego, polecam Wam parmezan. Do tego czosnek. Nawet jeśli nie lubicie czosnku, to dodajcie chociaż pół ząbka, bo on nadaje bardzo charakterystyczny i przyjemny smak temu całemu pesto. Ja dodam duży ząbek czosnku, ja bardzo lubię czosnek. I do tego 50 g. I teraz tak, może to być oliwa z oliwek, może to być olej, ale dobrze by było, żeby to był olej orzechowy. Albo z orzechów włoskich, albo z makadami, albo na przykład z orzechów laskowych. Ewentualnie olej lniany. One mają taki delikatny, przyjemny posmak, który bardzo pasuje do pesto. Co jeszcze będzie potrzebne? Ze składników to wszystko, ale zdecydowanie przyda się jakaś maszynka, w której będziecie mogli je ze sobą wszystkie zmielić. I ewentualnie nóż, albo będę skubać ręcznie tą bazylię. To wszystko. Ja zabieram się do pracy i właśnie zaczynam od skubania bazylii. Abyście mogli jeszcze skorzystać z takiej bazylii po oberwaniu z niej tych większych liści, nie obrywajcie ich do samego dołu. Zobaczcie, ja oberwałam tylko te z górnych łodyg, które teraz odetnę i taka bazylia sobie odrośnie po jakimś czasie. Tutaj z tych dolnych po prostu zrobiłam ją krótszą, ale jeszcze skorzystam. Teraz do bazylii przekładam pozostałe składniki. Co do sera, jeśli macie go w jednym dużym kawałku, warto jest go pokroić na mniejsze kawałki i w takiej postaci przełożyć. Po prostu maszynce będzie łatwiej go zmielić, to jest naprawdę twardy ser. Do tego przesypuję orzechy, przelewam oliwę całą. I został mi już tylko czosnek, z którego muszę zdjąć łupinkę. Jak to zrobić? No w najprostszy sposób, po prostu trzonkiem zgniatam go na desce, bo spowoduje to, że po prostu łatwiej wtedy jest zdjąć taką łupinę. I po zdjęciu łupiny, zobaczcie jak łatwo poszło, przekroję go jeszcze na mniejsze części i przekładam do składników na pesto. Zamykam blender i włączam, niech się robi pesto. I po około 2 minutach blendowania na najwyższych obrotach pesto powinno być już gładkie w konsystencji. Jeśli nie będzie, po prostu blendujcie dłużej, a jeśli macie bardzo mocny blender, możecie to zrobić w krótszym czasie. Jak aromatycznie pachnie, mogę Wam tylko opowiadać. Jak smakuje, musicie zrobić, żeby spróbować. Mogę Wam pokazać, jaką ma konsystencję i polecić, żebyście zrobili. Zobaczcie, jak wygląda po przełożeniu. U mnie takie pesto sprawdza się doskonale zamiast masła do chleba i wyśmienicie smakuje po prostu samo z chlebem. Ja życzę Wam jak zawsze smacznego. Jeśli podoba Wam się pomysł na przygotowanie pesto i chcecie więcej pomysłów na inne rodzaje pesto, napiszcie w komentarzach pod filmem. Przygotuję więcej filmów. I życzę Wam jak zawsze smacznego i zdrowego tym razem pesto. Do zobaczenia!
i włączam. Ubu dubu.